piękny dzień w Hiszpanii. Jutro jest 1 czerwca, zaczyna się powoli wysoki sezon. Oznacza to, że wracamy do nagrywania moich vlogów, czyli Gregor Kobra. Ostatni dzień maja 2022 roku zacznę od tego, że mamy generalną przebudowę basenu. Tam na końcu, znaczy na początku basenu, takie fajne schodki zbudowali. Jedną z wizytówek La Pinedy jest La Pacha. Ten budynek, który wygląda dla mnie jak kościół. Jest to sławna dyskoteka, która od 2 lat ponad stoi zamknięta. Wysłyszałem, że będzie zamknięta już na zawsze. Sama dyskoteka jak dyskoteka, dosyć duża. Fajna muzyka, często reggaeton albo jakieś techno, różnej rodzaju muzyki tutaj była puszczana, koncerty sławnych DJ i tak dalej, ale co zawsze mnie najbardziej kręciło, co najbardziej mnie zadziwiało, to, że ten cały parking, o tak, caluteńki parking należy właśnie do tego klubu i w Hiszpanii nazywa się to Botellón, czyli taki before, jak to w Polsce już teraz z angielskiego się mówi, before party. I ten parking potrafił być caluteńki, zawalony samochodami i ludźmi, którzy właśnie sobie popijali, palili i tak dalej przed wejściem do klubu. A co jest również taką ciekawostką, że policja nie miała wstępu na ten parking. Różne rzeczy się tutaj działy. Ochrona klubu mogła interweniować w razie jakichś incydentów. Bardzo fajna miejscówka, długa plaża w nowej ławce. Bardzo często lubię sobie spędzać czas, popić piwko, poczytać książkę i tak dalej. La Pineda mieści się w gminie Villa Seca, która jest oddalona stąd chyba o 2-3 km. I prowincja Tarragona, jedna z największych prowincji w Katalonii. Miasto około 100-tysięczne, więc całkiem spore. Teraz się orientuję, że czekolada Milka w Polsce chyba w tym momencie kosztuje ponad 4 zł. Tutaj kosztuje 89 centów, więc jest bardzo porównywalna cena. Że Snickers jest droższy od czekolady Milki. Zwykła czekolada Milka mleczna 100 gram 89 centów, a Snickers tej średniej wielkości, nie ten malutki, nie ten największy podwójny, no kosztuje euro 20 chyba, no euro 24. 250 gram masła dobrej jakości 2,50 euro, czyli jest to ponad 10 zł. A i kolejna ciekawostka tutaj w marketach w Hiszpanii. Jeżeli chcemy sobie kupić piwko z lodówki, to zapłacimy dodatek w wysokości 5 groszy w Al Campo, a może on wynosić nawet z 10 centów. Powiedziałem 5 centów, przepraszam. Za piwko z lodówki w Al Campo, czyli w takim marketiku najbliższym, coś w stylu Biedronki, zapłacimy 5 groszy więcej za piwo z lodówki i normalnie babka musi to zmacać przy kasie i stwierdza, że tak, dolicza 5 albo te 10 centów. Jest to po prostu stricte miasteczko, bardzo turystyczne, chyba nawet zbudowane pod turystów, bo jest tu bardzo dużo apartamentów do wynajęcia na sezon, kilka hoteli. Bardzo spokojna, familijna miejscowość na wakacje z dziećmi, gdzie jest plaża, hotele all inclusive z basenami, również apartamenty. Tutaj właśnie mamy wejście do Aquapolis, które jest obecnie zamknięte. Tutaj raz,
i naprawdę niektóre ślizgawki, zjeżdżalnie, czy jak to je tam nazwać, są całkiem fajne. Takie drzewa, tak mi to przypomina, że to są drzewa. No dają trochę cienia i często ludzie sobie wypoczywają w cieniu. A tam jest Estival Park, piękne morze, naprawdę spokojnie, czysto, bez żadnych meneli na ulicach, żebraczy, niebezpiecznych ludzi. I co więcej, jest to również bardzo dobra baza wypadowa do Tarragony, Barcelony, różnych miejsc, a jeśli chcemy sobie poimprezować, to obok mamy Salou, gdzie jest to coś w stylu takiego naszego Sopotu. Ciut większego mi się wydaje, bez mola, ale naprawdę bardzo fajne, bardzo fajne. Są dyskoteki różnego rodzaju, trochę bardziej z popularną muzyką, niektóre typowo reggaeton, ale każdy potrafi znaleźć coś dla siebie.